Siema widzowie, dzisiaj akcja las. Mamy tu sprzęt, prowiant, linka, olej, ciągnik. Jedziemy parę sosenek pościnać, póki jeszcze jest czas na to. Akurat znalazł się taki wolny dzień, a tam by się przydało jeszcze. Jeśli widzicie po ostatnim ważeniu, jeszcze kreciny są, one są sprzątane, bo to jest przyczepka do zadań specjalnych, tak zwana. Ona jest do drzewa, kamieni i takich tematów, gdzie szkoda tej większej, a ta akurat się nadaje. No bo to po prostu jest stara konstrukcja, nieremontowana jeszcze, to można wykorzystywać do takich ciężkich tematów. Siadam na 30, 30 się już zagrzała. Opa. Ruszamy w rejs. Mamy do działki mamy 4 km, lecimy drogą, trzeba przejechać około 3 km. Przyjedzie zaraz. Zaraz. No godzinkę. Piotruś dojedzie do mnie, także ja rozpocznę sam ścinkę. Piotruś dojedzie. Piotruś jako mój pomocnik lecę będzie. Będzie ze mną działał, także to. Zobaczymy, jak ten dzień minie. Jest godzina 7:20, wyjeżdżamy. Zobaczymy, co, ile się uda. Czy się uda przynajmniej 4 metry drzewa ściąć. No, napaliłem sobie moje ognisko. Limitowana edycja mi się trafiła, prowadnicy. Fajnie to wygląda. No i nowy łańcuch ze Steela kupiłem i jest inna robota niż wcześniej. Tu mam taki mały prowiancik. No cały dzień tam już 2 sztuki poleciały. Jak testowałem piłę, jeszcze sobie podciągnąłem łańcuch, bo był za luźny. I co? Biorę się i zaraz wam pokażę, jak spuszczam. Te sosny są, widzicie, takie fikuśne, tu potrójna jakaś, tu krzywa. No także trzeba większe kliny ciąć po prostu. No i nie zawsze poleci tam, gdzie trzeba. No jak jest lekko pochylone, to wiecie, jak to jest. Majstry jesteście przecież leśne, także wy wiecie, o co chodzi w tematach leśnych. No, no i co, bierzemy się do roboty. Tu już jedno położone, tu dwie. Ktoś mi tu lata, a to paska. Które byśmy teraz wzięli, może te dwa weźmiemy. Trochę leży na tamtą stronę, to może na tamtą powalimy. Potem się je wyciągnie. Wiecie, no ja jestem amatorem. Hobbysta. Na lasu to tylko jak trzeba. Także nie jestem jakimś tam profesjonalnym leśnikiem. Zawodowo się tym nie zajmuję. Dobra, walimy na tamtą. Iła licha już, ale na ja. Poszło na tamtą stronę. Dobra, leci. Mamy.
ciągnięcie. Walimy drugie, trochę dalej. Jak Piotruś dojedzie, będziemy wyciągali te sztuki na bok, a potem będziemy cieli na 1,20 m. Dobra. To jest większa. Chciałem, żeby... Dobra. Targniemy już. O, żebym sobie jedną wpiszę. Kurwa. No i takie 1,20 m to się będzie ładnie ładowało. Wygoda będzie. Zapinaj linkę. Wiesz, jak się zapina? Nie. Czekaj, jeszcze przełóż. Nie w tę stronę. Dalej załóż, dalej jeszcze. Tak z pół metra co najmniej, żeby było. O. I przerzuć linkę na drugą stronę i... Dobra. Puść, puść. Czy będzie wyciągało? A później się, wiesz, później się resztę gałęzi po, tam poczesa i... No. Dobra, dawaj. Cofamy. Hopa. Ją przekręcić. Nie pomogę ci. Masz, poszła? To rozepnij ją. I co tam wygodnie, nie? Się zapina, rozpina i dziękuję. Opa. Tak. Masz. Zapnij se po prostu ją na nowo i tyle. Tu kiedyś było siane. To tata siał kiedyś pole, no. 98-7 rok ostatni raz to było siane. 25 lat temu. To weź piłę i opierdol. Ale długie to. Dobra, widzowie, to my ciągniemy, widzimy się przez rzynce.
Kurwa, bateria mi padnie zaraz. Załadunek na kolibkę. Żeśmy trochę ścieli więcej, zapomniałem kamerze. Dawaj. O, to już. Pierdyknę tutaj. To złapiemy. Tamto grube to się na górę gdzieś rzuci. Trochę żeśmy ścieli metrów. Opa! Trzeba wejść i poukładać tam jeszcze. Co? Drzewo. Dobra. Zamykamy burtę. I tu naładujemy tego cienkiego. Też już, czy jeszcze? Tył nie. Cokolwiek możemy zamknąć. Się mieści to. Dawaj. Mieści się. Czekaj, bo tu łańcuszek mi wszedł. Opuść, opuść. O. Czekaj. Uważaj. Chuja. No to będzie otwarta i tyle. Nie problem. Tam też zgięło, to byś nie zapiął. Widzisz? Zapiąłby. Co by nie zapiął? Napiałoby się. Spróbujemy? Nie wiem, ale... Braknie. Dawaj. No dopychaj. No, dawaj, dawaj. Piotruś, taką wagę masz. To ty próbuj tu zamknąć, a ja ją dopnę. Widzisz, że tu blokuje? Nie zagniesz, widzisz. Bo tu trzyma ci tam drzewo. Kurwa. Trzeba było tyło odpinać. No. Siło. Po kątach to cienkie. Przy burtach. I już. O. Żeby metrażowo się zgadzało. No pierdolone sznurówki, kurwa mać. Jebane sznurówki. Masakra. Zdążymy. Ale chuj, jest to marzenie, to jak chcesz odpocząć przy wielkim dziecku. Ładuj przy burtach. Naprawdę niewiele zostało. No. Zobaczymy, że jeszcze nie. Jak tu będzie, nie będzie. Co? 3 metry będzie na pewno. No teraz już 3 metry będzie na furze. No. Może 4 będzie. Tylko tamtego urynowa. Załadujemy go, to co? Jaki problem? Zobacz jeszcze ile jest do ładu. No ale to się nie tak wydaje, kurwa, nie?
Dobra, jedziemy, załadowane w końcu drzewo. Ponad 5 metrów, Piotruś tam macha. Ponad 5 metrów jest na przyczepce. O, powiem wam, że 30 będzie miała co robić. Ta przyczepa sama w sobie waży dobrej 1,5 tony, bo to jest bardzo gruba konstrukcja. Żeby to wyhamować w razie czego, przez to ciapka wyprzedzi ten tonaż.